Czasami można mieć wrażenie, że Kate Middleton i Meghan Markle znają się na magii. No bo jak inaczej wyjaśnić fakt, że wyglądają wspaniale na każdym, ale naprawdę na każdym zdjęciu? Cóż, okazuje się, że to nie magia sprawia, że prezentują się idealnie, ale niezwykle proste i skuteczne sztuczki. 19. Naturalny wygląd. Nieważne, gdzie te damy zostaną uchwycone na zdjęciach, czy podczas spędzania czasu z rodziną, czy uczestnictwa w oficjalnych spotkaniach, zawsze mają naturalny i bardzo oszczędny makijaż. Poprzestają na neutralnej szmince, łagodnych odcieniach i odrobinie rozświetlacza. I w efekcie obie księżne zawsze wyglądają pięknie i świeżo. Poza tym wykorzystują zazwyczaj regułę dwójki. Jeśli nakładacie mocny makijaż na oczy i podkreślacie usta, róż jest zbędny. 18. Brak kontaktu wzrokowego. Na większości zdjęć Kate Middleton nie patrzy prosto w obiektyw. Jeśli przeanalizujecie jej fotografię, zobaczycie, że księżna zwykle spogląda na bok i nie jest to po prostu zbieg okoliczności. Sztuczka polega na tym, że kiedy unikacie kontaktu wzrokowego z obiektywem aparatu, nie ma ryzyka przyłapania Was z na wpół zamkniętymi oczami i nie stworzycie wrażenia znudzonych, śpiących albo nawet gorzej. Poza tym, kiedy spoglądacie na bok i jesteście w ruchu, zdjęcia wydają się prawie idealne. 17. Przechylenie głowy. Meghan Markle ma kolejnego asa w rękawie. Na wielu zdjęciach widać, że przechyla głowę lekko w jedną stronę. Okazuje się, że ten niewinny ruch też nie jest przypadkowy. Przeprowadzone w 2017 roku niemieckie badanie wykazało, że najlepiej wygląda się na zdjęciach, jeśli głowa jest przechylona na prawo pod kątem 15 stopni. 16. Dobra postawa. W każdym tłumie rozpoznacie obie księżne po specyficznej postawie. Proste, ale rozluźnione plecy i podbródek równoległy do ziemi nadają tym paniom elegancki wygląd. Poza tym każdy, kto kiedykolwiek chodził na obcasach, wie, jak trudno wytrzymać w takiej pozycji przez dłuższy czas. Kate Middleton udaje się to idealnie. Jej biodra i nogi są wysunięte do przodu, a tułów wyprostowany. 15. Ramiona zwrócone w stronę obiektywu. Księżne wiedzą, że proste ramiona zwrócone w stronę aparatu nie tylko podkreślają talię, ale także optycznie wyszczuplają i wydłużają nogi. Dlatego właśnie, pomimo że Kate unika spojrzeń w obiektyw, istnieje niewiele zdjęć, na których jej ciało nie jest skierowane w jego stronę. 14. Przechylenie biodra. Czy zauważyliście, że modelki instynktownie wiedzą, jak ustawić się do najlepszego ujęcia? W większości przypadków wyginają lekko biodro nogi, na której stoją, i jednocześnie kierują palce drugiej nogi w przód. Taka poza sprawdza się za każdym razem, bo dzięki niej figura wygląda szczuplej w obiektywie, a nogi sprawiają wrażenie długich na kilometry. Poza tym możecie spróbować zgiąć lekko ciało i złączyć kolana. Tworzy to fajny akcent. Wygląda na to, że Meghan Markle opanowała tę pozę do perfekcji i prezentuje się przy tym bardzo naturalnie. 13. Materiały i kolory. Księżne zwykle nie zakładają więcej niż dwóch kolorów naraz. Z drugiej strony ani Meghan, ani Katie nie boją się łączyć klasycznych odcieni z bardziej jaskrawymi. Nosząc paski przyciągają też uwagę do szczupłej talii. Co więcej, członkinie rodziny królewskiej wybierają ubrania wykonane z grubszych, wysokiej jakości materiałów, a także bardziej dopasowane fasony. 12. Sposób, w jaki siedzą. Kate Middleton znana jest ze swojej elegancji i gracji. Jej poza podczas siedzenia nosi nazwę Duchess Slant, a zapoczątkowała ją księżna Diana. Najważniejsze w tej pozycji jest to, żeby nie krzyżować nóg w kostkach, ale trzymać kolana złączone, a kostki przechylić nieco na bok. Możecie też wypróbować Cambridge Cross, kolejną pozę, w której często siedzi Kate. W tym przypadku łączycie kolana razem i przechylacie nogi lekko na bok, ale krzyżujecie je w kostkach. 11. Uśmiech. Często jest już połową sukcesu. Wiecie, że to prawda. Wystarczy popatrzeć na Meghan i jej czarujący uśmiech. Nie prowokuje i nie nudzi. Niełatwo jest być miłym przez cały czas w sytuacji, gdy gdziekolwiek nie pójdziecie, śledzą Was paparazzi, ale też ciężko znaleźć zdjęcie, na którym księżna Sussex nie wygląda przyjaźnie. 10. Ręce. Trudno jest wymyślić, co zrobić z rękoma, kiedy ktoś robi Wam zdjęcie. Na szczęście możecie iść za przykładem księżnej Cambridge, która ma na to proste i eleganckie rozwiązanie.
zawsze wsuwa jedną rękę w drugą i trzyma je przed sobą złączone. Jeśli potrzebujecie pretekstu, aby je tak trzymać, możecie mieć ze sobą małą torebkę, dzięki niej wasza poza będzie jeszcze bardziej naturalna. Kiedy przypatrzycie się uważnie zdjęciom Kate, zauważycie, że jej ręce są zawsze rozluźnione. Żeby osiągnąć ten sam efekt, przykryjcie jedną dłonią nadgarstek przeciwnej dłoni i trzymajcie palce razem. 9. Dodatki. Na wielu zdjęciach można zauważyć, jak Meghan chwali się swoim przepięknym pierścionkiem. I chociaż nie wiadomo, czy robi to celowo, pierścionek doskonale uzupełnia jej wygląd i dodaje mu uroku. Dlatego jeśli dodatki pasują do waszego stroju i chcecie, żeby inni je zauważyli, nie bójcie się. W żaden sposób nie zepsują zdjęcia. 8. Powitanie. Istnieje wiele zdjęć, na których uchwycono Kate, kiedy kogoś wita podnosząc ramiona. Ale sposób, w jaki to robi, jest dość specyficzny. Księżna nigdy nie odsuwa ramion zbyt daleko od tułowia. Żeby wyćwiczyć ten sposób witania, wyobraźcie sobie, że trzymacie coś pod pachą. Poza tym jej palce, mimo że są złączone, wyglądają delikatnie, luźno i naturalnie. 7. Sterczące kosmyki pod kontrolą. Księżna Sussex znana jest ze swoich niskich, luźnych kopów. Jeśli jednak wybiera ciasno spięte włosy, korzysta z prostej, ale bardzo skutecznej sztuczki, żeby pozbyć się luźno fruwających kosmyków. Spryskuje lakierem szczoteczkę z włosia dzika, ale zwykła szczoteczka do zębów też się sprawdzi i wygładza niesforne kosmyki lub linie włosów przy czole. 6. Napoje. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy paparazzi złapią was w swoim obiektywie. Wydaje się jednak, że Kate Middleton jest na to zawsze gotowa, nawet kiedy rozkoszuje się napojami. Kiedy księżna pije wino, trzyma kieliszek tylko kciukiem, palcem wskazującym i środkowym. Podczas picia herbaty trzyma filiżankę trzema palcami, a popijając kawę, owija ucho kubka palcem wskazującym. 5. Siatki na włosy. Księżna Cambridge często zakłada na włosy siatkę, zwłaszcza kiedy nosi misterne upięcia. W ten sposób nie musi się martwić o żadne odstające i luźne kosmyki. Żeby siatka była niewidoczna, dopasowuje ją do koloru włosów. 4. Ciężarki na rąbku sukienki. Wieje wiatr, a wy macie na sobie lekką, zwiewną sukienkę. Nie trzeba być geniuszem, żeby przewidzieć, co może się stać. Księżne wiedzą, jak zapobiegać takim kłopotliwym sytuacjom. Do brzegów spódnic i sukienek przyczepiają ciężarki. W tej roli sprawdzą się na przykład małe, ołowiane obciążniki stosowane do przytrzymywania zasłonek. 3. Wysiadanie z wdziękiem. Pewnie zauważyliście, że księżne noszą zwykle eleganckie sukienki i spódnice. W takich ubraniach kłopotliwe może być wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Mimo to nie wydaje się, żeby Kate Middleton miała z tym jakiś problem. Jedna noga, potem druga, kolana razem i położona na udach torebka, która służy minimalizowaniu ryzyka wypadków. 2. Trzymanie dzieci. Kate Middleton wygląda idealnie, nawet kiedy trzyma na rękach dzieci. Jak się jej to udaje? Po pierwsze i najważniejsze, nigdy nie zakrywa ubrania i trzyma maluchy po jednej stronie. Nosi je także na różne sposoby. Jeśli to niemowlę, trzyma je przed sobą, a większe dziecko opiera na biodrze. I mimo, że księżna ma pomocników, których zadaniem jest jej to ułatwić, wy możecie wykorzystać tę sztuczkę na zdjęciach z waszymi maluchami. 1. Body. Meghan Markle nie musi się martwić o to, że jej bluzka nie pozostanie na miejscu. Często nosi bowiem body. Ten element garderoby ratuje ją przed kłopotliwą sytuacją, bez względu na to, co akurat robi w danym momencie. Z jakich sztuczek wy korzystacie, żeby wyglądać pięknie na zdjęciach? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale jeszcze nie odchodźcie. Na naszym kanale znajdziecie już ponad 500 ciekawych produkcji. Wystarczy, że wybierzecie jedną z proponowanych. No i życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.